O tym, że zespół z Radomia opuści Kinga Drabek, mówiło się od kilku tygodni. Zawodniczka występuje na pozycji libero. W nowym sezonie Kinga Drabek zagra w BKS-ie Bielsko-Biała. Do Leclerc Radomki dołączyła środkowa Klaudia Laskowska, uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Natomiast w kręgu zainteresowań radomskiego klubu jest libero 21-letnia Anna Bodasińska, która do tej pory występowała w pierwszoligowym MKS-ie Dąbrowie Górniczej.